Wojna z milionem wojsk przeciwnika w 97. Na razie startujemy jako Navajo. Mam przekoksanego władcę. Zobaczcie, jaki mi się rolnął. 666. Ideę mamy całkiem spoko tym Navajo. Prestige from Land Battles. Koszty idei zmniejszone. To będzie nam się wyjebiście skalowało z monumentem, który tutaj będzie. Morale armii. Development cost. Fort defensiveness. Attrition. Agresywna ekspansja. I nie ukrywam, że będę robił Alt F4 za każdym razem, kiedy on zginie przedwcześnie, bo to jest... No będę robił lekkiego save scama na tym podejściu, no ale trudno. Niestety plemiona wędrowne nie mają następcy, więc nie wiemy, kto będzie rządził i mamy też niestety tylko jednego perka. Więc dupa. Nie mamy też estate'ów. Zastanawiam się mocno nad reformą rządu. W pierwszej kolejności tutaj Tribal Development Growth plus 0,2, żeby polecić zamiast tego Diplomatic Reputation plus 1, znaczy Relation plus 1, bo to jest takie trochę mech nieprzydatne, ale to wtedy mi wszystko tutaj opóźni, a ja chcę zrobić tak, że w momencie, kiedy tu dojdziemy, to się zakładam Tribe'a, więc najprawdopodobniej nie będę zmieniał na to Chiefdom. Pójdziemy, żeby zająć jak najwięcej terytoriów. Totemiści już działają. Chociaż dostali nerfa. Tak jak podejrzewałem, że już się nie da nastakować tutaj 5 razy po 5 morali. To już sprawdzałem. Jeżeli raz perk wystąpił, to nawet jeżeli pojawi się kolejny władca z takim samym perkiem, to nie będziemy mogli go... Znaczy nie będziemy go mieli na liście kolejnego władcy, drugiego. Próbowałem też doprowadzić do sytuacji, w której mam na przykład trzech władców z danym... Znaczy dwóch przynajmniej władców z danym perkiem i na pauzie wprowadzam. Nic to nie daje. Drugi znika automatycznie od razu, więc poprawili to, już nie da nastakować 50% morali. No ale nadal te bonusy są bardzo fajne na totemistach. Dość potężne w stosunku do pozostałych religii. Żadna inna religia nie da ci tylu bonusów co totemiści. Więc na początku i tak się spieszyć za bardzo nie musimy. Dobra, weźmy też tutaj te nacje, które są zaraz obok nas, żeby je skamować na pieniądze. Gdzie mamy 3 relacje. Kto tu jeszcze będzie mógł być ze mną? Z tymi nie chcę. To może gdzieś tutaj coś dalej, żeby mówię, no to skamować wszystko tutaj na pieniądze gdzieś tam dalej. Kurka, Lipan byłby... Nie, no te nacje musimy po... Wszystkie te nacje, które mają dużo terytoriów, musimy zająć. W sumie to też tak bez znaczenia jest, czy my dużo zajmiemy. Wszystko jedno jak, muszę zająć 50 prowincji oraz tutaj na zachodnim wybrzeżu, żeby dostać się do Chin jak najszybciej. Patrzcie, robią się federacje. To może coś naprawili dzisiaj. Wygląda na to, że federacje jednak zaczęły działać, bo się potworzyły. O kurde. Trzeba było ją tworzyć na początku. Fajny pan, tego zaraz będę ten rekrutował. Nie ukrywam, że też fajnie byłoby, jakbym zbudował ten budynek do tańszych adwajzorów. Ciekawe, co się stanie, jak tu migruję teraz na terytorium Apache. Bo teraz nie jesteśmy na własnym terytorium i dostajemy więcej punktów. Ci mnie pewnie nie lubią. Border Fiction mamy. No ja... No i tak, no to jest 5... Nie, 4 razy więcej... 4, 5... No 80 więcej punkta dostaję. Jakimś cudem mogę mieć sojusz z Apaczami. Okej, wchodzimy w niego. Ci nie lubią Lipanu i Apaczów. Okej, więc tu się kłócić nie będę. Możemy mieć 3 relacje. Raczej bym chciał mieć te 3 relacje, nie? Tutaj nie lubią Apa... O, ci mają z Apaczami, więc też mi to wpasuje do ręki, do tego wszystkiego. No jeszcze spróbujmy tego Lipanu zdobyć. No i dobra, mamy teraz sojusz. Duży sojusz naszej kultury, czyli Navajo, Apache i Lipanu. Udało nam się ten sojusz tutaj zebrać. No i jeszcze jakiegoś tego badziewia i Stelek, bo Mescalero nie mogę mieć jako sojusz. No ale może jakoś przyjmiemy od nich ziemię. Tutaj jest ziemia dalej Apache, obok jest właśnie ziemia Mescalero, Pima i Zuni. Ej, to jest dobry sposób, żeby tutaj to przejąć w tym momencie. I tu, och, kurde. Nie, dobra, to może jak będziemy wracali, to jakoś tam pójdziemy. Bo najpierw chcę znowu tutaj skoczyć, stoczyć tą wojnę. Halo? Wiecie, że mamy wojnę? A wiecie, że nie mam dowódcy wojska? Ruszcie się gdzieś, halo, patrzcie, tutaj jest, można się wbić, fort do okupacji. Czy to leci na mnie? Tak, ej, mogłem spalić w sumie stolicę. Teraz tak pomyślałem. I w sumie też tak zrobię. Oj, szkoda. Gdzie mnie cofa? Kurde, gdzie? No i zaraz wrócimy i będzie lepiej. Po wojnie z Apaczami migrowaliśmy tutaj i szykujemy się do kolejnej wojny o terytoria. Tu raczej powinniśmy to rozegrać bez większego problemu. Jako że znowu siedzimy na obcym terytorium, to development rośnie bardzo szybko w naszej głównej prowincji i musimy teraz pozbierać punkty militarne i administracyjne do migracji po ilu prowincjach? W sumie tu znowu spalę zaraz tę stolicę. No i piękny Stakłaj poszedł, możemy to nawet zdobyć w tym momencie. No i teraz czekajcie, będziemy potrzebowali, bo będę chciał to zająć, to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tutaj 9. No 450 punktów liczmy zapasu militarnych będę potrzebował. Nie wiem, czy fokusa nie zmienić na militarny w ogóle. I chyba tak zrobię. Tam tu wszedł nam Himli, zjedliśmy pieniążki. Wypad z wojny, a my wracamy na stolicę, a tutaj zaraz dalej pozdobywamy. Bierzemy to, warrepsy, wyjebiście. No i nas przerzuciło teraz w dół. Możemy to akurat, mamy 25 dewa już. Poprzednio mieliśmy tu 14, więc ta taktyka jest o wiele lepsza. Więc teraz bierzemy pieniądze od moich sojuszników, budujemy budynek. Właśnie na to farmiłem te favory u nich, żeby wziąć to. Myślałem, że będą mieli więcej dewa, ale widać, że bot sobie nie radzi z tą nową mechaniką, tak dobrze jak ja. 24 dewa mamy, kiedy oni wszyscy dookoła mają po 6 dewa. Więc serio, to jest naprawdę wyjebista mechanika. I teraz bierzemy ten budynek do advisorów, żeby przyspieszyć jeszcze bardziej nasz progres reform cały. No i ja ogólnie teraz tak patrzę, że o, patrzcie, tak patrzę na te terytoria, widzę, że tutaj są czyjeś, to są wolne, kumuluję punkty. I jak mam te terytoria, no to wtedy ruszam dalej z tym całym podbojem, jak mam nakumulowane punkty, a tak to siedzę, rabuję czyjeś terytorium i kumuluję dewa, żeby mieć jak go najwięcej. No więc naszą migrację całkiem ładnie wykonaliśmy w tym momencie. Okorujmy to, przeskakujemy tutaj, podniesiemy stabilność i wypowiadamy wojnę temu badziewiu. O, ale o, a ci mi nie odpowiedzą, bo Navajo does not want anime. Aha, czyli musimy poprawić relacje z Apaczami. Dobra, pomogą. Jak tutaj się rozbijemy, to tutaj się łatwo kolonizujemy, ale będziemy mieli trudności z podbojem, bo lepiej jest zacząć od podbijania Azji. Tam jest więcej wartościowych monumentów i tak dalej, i tak dalej. Wartościowych trade goodsów, takich jak, nie koper, tylko czekajcie, goździki. Więc od tamtej strony pójdziemy i będzie to lepiej wyglądało dla nas. O, 34 dewa, całkiem nieźle. Ciekawe, gdzie mnie rzuci w ogóle. Tu lecimy Humilata, warrepsy, pieniążki, nara. No 4-4-2, serio? Dobra, już niech będzie, to miał 41 lat. Tak, od Wichita możemy brać pieniądze. A, czekaj, Wichita. To nie, to tutaj lecimy... A, Pillage'a nie będę brał, bo to mi się nie opyla. Sojusz? O, może Sojusz tu nie. Dobra, biorę od nich tylko White Piece'a, bo Wichita chcemy bić, więc za 5 lat będziemy ich prali od nowa. O, możemy skasować plemię i dostać ich terytorium. Ale czy to jest warte? Nie, dobra, wolę od nich pieniądze dostać, warreps i tak dalej. To mi pozwoli budynek, a to i tak podbijemy potem. Teraz migrujemy, już mamy 0,8. Strasznie szybko to leci, fajne to jest. No teraz robimy to, zajmujemy ile się da, ale żałuję, że nie wziąłem fokusu jednak na administracyjne. Lepiej bym na tym wyszedł. A, czekajcie, bo to jest ziemia, na której nie dostaję bonusów. To czekajcie, lecimy stąd dalej. Zostawiamy więcej budynków. 2,26, zaraz jeszcze... Czyli teraz budujemy... czekajcie, bo tak, ten mi da 0,21, to 0,17. To jeszcze te budynki mi się przydało postawić i dopiero doradców. W międzyczasie pamiętajcie, żeby wpaść na eneba.com, gdzie trwa właśnie wyprzedaż z Trustly z kodem Lookas 3% zniżki, linki w opisie. No niby tech przewagi mam. Pytanie, czy ja ich będę mógł wyrzucić osobno z tej wojny. Tych przewagi to niedużo i w sumie to też... Tu mielibyśmy dużo tych prowincji. Raz, dwa, trzy, cztery bym mógł wziąć. 5, 6 jest do zdobycia. No to chyba, że na później to zostawię tą wojnę z Wichita. To już jest moje, to jest niczyje, więc możemy tak, tu migrować, dodać, migrować, dodać... Tak, tutaj są ci, więc zaraz możemy. Tutaj chyba nikogo nie ma, więc lecimy. W sumie to taką łamigłówkę trochę przypomina, nie ukrywam. Że musicie lecieć po tym takim obszarze całym i patrzeć, nie? Gdzie, co, na co. I teraz tu skaczemy. I teraz czekajcie, jak to było. Tu chcę skończyć, więc tu lecimy. I szkoda, że nie ma jakiejś liczby prowincji, która by pokazywała, ile tego bierzemy tak naprawdę. No i znowu lecimy tu. Też tu mogłem wskoczyć. Nie, tu miałem wskoczyć, ale to i tak będziemy teraz długo czekali, więc... Jak inherit tron of Zuni? What the fuck? Co to jest w ogóle? Oni wojnę mieli? No i tutaj podbijemy te trzy i potem widzę, że zaatakujemy tak samo ten Grumar. To zajmiemy jego terytoria. Więc trochę tego nam dojdzie. Okej, mamy 50 dewa już w stolicy. Ja nie mogę. Idzie nam na serio. Idzie nam 3-4 razy lepiej niż poprzednio. Mimo iż mechaniki znerfili. No nie mówcie, że on mi szybciej zdobędzie ten niż ja jemu. No bez jaj. A zaraz się wkurzę, serio. Mogłem w tego jak zwykle dać tutaj defensywne, bo zapomniałem. No ale dobrze, no nawet jak mi to padnie, to tragedii nie ma. Bo jest jeszcze sojusznik. I też mamy duży progres tutaj, więc ewentualnie pójdziemy z nim walczyć i... Bez jaj! Ja nienawidzę tej gry czasem. No nic, jest 81, to już lecimy się stabilizować, że tak powiem. Ej, patrzcie, mamy przenośne te... Kuźnie jakieś takie. Kurde. Migrujemy z kuźnią. Kuźnia na bary i lecimy. Z takimi kominami jeszcze. To jest finał naszej migracji, drodzy widzowie. I potem wychodzimy z federacji i toczymy wojnę. Migrate, dodaj. Migrate, tobacco... Migrate, fur, migrate fisze. I trzymajcie kciuki, żeby jak tutaj wyjdziemy, żeby od razu było tabako albo koton. Mamy tak, 22% szans na... A nie, to mamy tylko szans na koton. Na pewno nie chcemy fish i grain i fura, więc zapewne to będzie. No nic, wracamy. Albo tu może skoczę, to jeszcze sobie to zajmę. A nie, czekajcie, już musimy to przyjąć. Migrate... Salt tutaj się walnęło, no. Mamy to. Udało się, za piątym mamy koton, więc nie jest aż tak źle. I teraz w sumie musimy się osiedlić. Nadszedł ten wreszcie czas. Settle down. Nie możemy już migracji robić. Mamy troszeczkę tych rzeczy. Jeszcze tak byś można było to przeliczyć. Znaczy, dobra, na razie to się osiedlmy, bo tak, stajemy się teraz plemieniem osiadłym. I w sumie nie wiem, czy tego nie powinienem tutaj też zmienić za chwilę. I zobaczymy, czy coś się wydarzy jeszcze oprócz tego. Bo w sumie od tego momentu mogę na przykład stracić Casus Belli, czego nie było na przykład wcześniej. No ale wygląda nie, no jest, Casus Belli mamy. 4,50 zarabiamy, wyjebiście. I teraz mogę zacząć, wiecie, no te terytoria zajmować, tylko że najpierw musimy jak najwięcej dewa wrzucić, które tutaj mamy skumulowane. Musimy tutaj wrzucić, bo teraz zobaczcie, każde ta kosztuje mnie 40 punktów i wydaje 3-3-3 z tego tutaj. Domyślnie tak czy siak ten development trafia nam tu, ale w momencie jakbyśmy się reformowali religię, to ten development zostałby wyzerowany. Jeżeli go nie chcemy stracić, to my musimy wydać punkty teraz dyplomatyczne na to, żeby ten development już na stałe był w tej prowincji. No ja też teraz po prostu wszystko co mam, zobaczcie, zmniejsza się to, wrzucam tu i zostało nam 3-3-3, czyli jeszcze raz to wrzucę, już 3-4-2 i wszystko mam tutaj wrzucone w te prowincje, a pozostałe prowincje będę na jedynkach zasiedlał. Mamy jeden punkt i możemy się teraz zasiedlić. Ten development, który tutaj jest dodawany do tej prowincji. O, i mamy koton, to też wyjebiście, bo jest to nasz state i możliwe, że też będę boostował też tą prowincję. Nie musimy już tego, Boże, jak to powiedzieć, korować. Możemy od razu też postawić ten budynek, który dodałem Tribal Development Growth plus 002 i zaraz go będziemy dalej stawiali. 15 golda! A! I tak samo lipę będziemy brali teraz za 12 golda. Wyszłoby na to, że nawet że lepiej było poczekać. I zaraz też będziemy szukali tutaj wysoko dewowych, z którymi spróbujemy sojusze wziąć, a z tymi zerwiemy. Ale to jeszcze za jakiś czas. Teraz postawić kolejny budynek, który znowu jak się zbuduje tam przyspieszy. I będzie mi to szybciej teraz rosło, żeby były naszymi sojusznikami. O, to tu jest chyba tak najbardziej zielone. 46, 41. Zobaczmy, czy będą naszymi sojusznikami. Więc tu na razie cofnijmy i trochę spowolnimy, bo o nich o wiele więcej bym zaczął dostawać za favory. Dobra, z tymi nie będziemy, bo tu mamy Diplomatic Reputation. Co tu jest jeszcze? To jest blisko. 36, 38 Cherokee. Tu meny to nie wezmą ze mną sojuszu. No bo te tutaj to prawie nie mają nic nabite, no. Jakieś to tutaj 34, ale to będziemy z tym walczyli zaraz. To wzięte. To agresywna ekspansja nam się przyda teraz. Dodajemy te obszary, autonomia jest od razu zerowa, no dewastacja szybciej wtedy spada, więc z automatu zarabiamy jeszcze więcej i szybciej, nie? Więc dla mnie teraz nie na rękę byłyby kolejne wojny. No jedyne na co musimy uważać to na tą reformę. Jak tutaj będzie już blisko tego przeprowadzenia, to musimy wyjść z federacji, bo inaczej przegrywamy grę. Bo nie ja rządzę federacją, więc... No ale wtedy też zerwiemy sojusze z tamtymi badziewiami i ich podbijemy, szczerze mówiąc. Chociaż nie wiem, czy to jak zreformuję federację, nie powinien tego zrobić szybciej. Tribal Development, okej. To może tak zróbmy, że ja teraz zerwę. Zrywam teraz sojusze, żeby nam trus minął, bo z federacji nie ma żadnego trusa chyba. Jestem coraz większy i większy. Techa rozwijamy. Znaczy w sumie dyplomatyczne to będę kapował. Ile to kosztuje? 1000. To wolę nie ryzykować, bo to jest na granicy. Dobra, kolejna prowincja. Więc wziąłem bankruta, znaczy wziąłem pożyczki, budynki się budują. No będzie zdublowany. Solujemy 300 000 woja? Co chcecie? 151. Nie, jak wiecie, z tą grą jest naprawdę wszystko w porządku, nie wiem o co wam chodzi. 500 000 już prawie, że... Chcecie zobaczyć jak wypowiadam temu wojnę? O, ten się nie zgodzi, no i popsuł mi kolejkę, nie? Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej! Lecimy po 1 000 000! Lecimy po 1 000 000! Będzie 1 000 000! Nie, tak blisko! Tak blisko, byłby 1 000 000! Byłby 1 000 000! I koniec Navajo! O mój Boże, jakie to zrąbane! Everything is fine here! Everything is fine! Wojnę mamy... Dobrze, że teraz w sumie. Dobra, mamy 2 techy przewagi, więc tragedii nie ma. No tylko to jest minus, że oni teraz mogą patrzeć, jak mi tutaj będą dewastowali ten cały mój obszar. I podczas wojny chyba osiedlać się nie mogę. Poczekamy, zobaczymy. To jest wojna... A, przeciwko mnie tylko, okej. Okay. No to ich zajmiemy po prostu. No w sumie może na okres... O, mogę się odsiedlać, wyjebiście. Ryby, wyjebiście. Patrzcie, jak uciekają! Ups, trochę się wpierniczyłem niepotrzebnie. No, -2 to błąd. 38 ewa mają. Cieszyłbym się. Dobra, lecimy tu dalej. Settle. Kurde, nie wbijaj się, idioto. Nie bądź jak ja. Ech, głupi bot. No bo mają przewagę w linii, minusy i tak dalej, więc wiecie. To swoje robi. To mnie ciekawi, co tu się dzieje. Z ciekawości, czy on tu się ruszy się na mnie? Nawet patrzcie, wojska nie przypisał, nic. Dostał stack wipe'a, idzie stąd dalej. Okej. Okay. Dobra, dalsze to obszary. Czy tu gdzieś chciałem zasiedlić, żebym się już nie ruszali. Dobra, niech dołączy mi ten wasal tutaj. Ci się gdzieś cofają. Znaczy nie wasal, sojusznik w sumie. Inflacja rośnie. Inflacja alert. W sumie mieliśmy najlepszy moment, żeby jak najmniej stratnie wyjść do ludzi. Kurde, a teraz to nie, no, trzeba byłoby chyba znowu, żeby nie stracić tych 300 punktów militarnych. Nie wiem, czy na co ja mogę te punkty militarne wydać. Ktoś ma pomysł? Że te to zaraz sobie skolonizuję, albo dodam terytorium, albo nie wiem co. Dowódców przerolować chyba. Chętnie poświęcę życie moich sojuszników. No szturmować mi to! No. Wygrana, dziękuję. No na wasala chyba też są za duzi, tak. Pieniądze, ale i tak w sumie na po co mi pieniądze, czekajcie, to... Pillage Capital nie mogę, they aren't any much pillage, kurde, no... War repsy tylko sensowne są i ta prowincja, nic więcej. Ej, teraz na co te punkty wydać? Rywal, rywal, sojusze, o nie, myślałem, że to moi sojusznicy. Czekaj, gdzie są? A, Fair Alliance, dajesz mi sojusze. Czy ktoś tu kojarzy, żeby z tych byli ktoś duży taki? Poklik... Wow, 52 dewa, mój nowy najlepszy przyjaciel. Zobaczmy, czy ktoś jeszcze chce być teraz moim sojusznikiem. 52 dewa, wy to czujecie? Bo ja nie. Jakiś tutaj Queasy, to jest już taki stały też. To może być, bo będzie potężnym sojusznikiem, o. Za dużo, nieważne. Wykikowali mnie z federacji! Oj, zaboli to, zaboli to, zaboli to. Mam w takie 37, mogłeś mieć 31, wziąć 37. Za dużo, typie, za dużo. Bardzo miły władca nam wszedł na tron. Ciekawe, co będzie miał. No, nasze macki Navajo ładnie wyglądają. Kogo ja mam na sojuszniku? To Quizo. Z tym... Ile to jest tu wartego? Ile oni są warci? 14 golda. To Quizo wziąłem to, żeby mnie bardziej bronili. No, ale dobra. Weźmiemy tutaj. Cool offers. W sumie to dobrze pomyślane, żebym to brał. Zawsze trochę szybciej. Kończyłem. No to trzeba będzie podbić na wasala. Bo go zamknęliśmy, on się tak już dalej nie ruszy. Ciekawe, czy się to reformuje w ogóle, jak teraz nie będzie mógł chodzić. Pożyczki robią bry. W tym momencie mamy już 74. No to chyba warto było to zdublować znowu prawie, że. Jak to się zrobi, to mamy zdublowane znowu. No i wtedy to nam zaczyna bardzo ładnie, szybko. Zobacz już, jak nam to leci. No i wtedy bym na chęć wziął jeszcze tutaj to, zajął wszystko. Te ostatnie prowincje. Żeby mieć ten jeden punkt. Dobra, no i mamy marzec 513, tylko marzec 518, kolejny bankrut leci. Mam 82. No i teraz najlepiej byłoby zrzucić tak, dewa tutaj dwa razy, raz, dwa, żeby to na zawsze tam zostało, a teraz znowu kolejne prowincje sobie tak wziąć, pozajmować, jak tylko przekroczę. Więc poszedł drugi bankrut. Navajo płonie, ale wiecie no, gospodarka sterowana. Niedużo to pieniędzy daje niestety. Myślę, że jak będą więcej dewowe te kraje, to dużo więcej mi tego dadzą, no ale niestety nie. Dobra, i wysyłamy tu z powrotem. No to też już nie mamy, to dalej. No w sumie na taki darmowy budynek zbieramy, nie? No i lecimy z dalszą wojną. Declare War, Apache. Tych nie wzywamy dalej, bo mówię, to jest jakieś porąbane tutaj, co się dzieje. Mamy dużą przewagę, więc atakujemy. No i teraz dużo terytoriów zdobędziemy dodatkowych, na których będziemy mogli zaraz kolejne budynki postawić, więc... Więcej dewa! Więcej dewa! Zaczynamy konsolidację naszego imperium, że tak powiem. No tutaj to co najwyżej mogę tego wasala zrobić, ale on jest warty? Szkoda czasu. Fajny income to już robi. Upierdliwa ta wojna, powiem wam, a nie ciężka. No tu mogę te dwie wziąć, nie wiem czy te to będę brał, nie mam żadnego pojęcia. No tu chyba zbiorę ich prowincję, ale dewa nie wezmę sobie, zresztą nawet bym nie chciał tego dewa brać. Szkoda, że tutaj nie ma jakiegoś złota, kurde, przydałoby się, żeby to zdobyć. Dobra, leć tutaj. Do Pilates. Bo gdzieś tu, bo oni może się gdzieś tutaj zaraz wycofają. No chyba kogoś popier... O, jakie to popsute, mogę brać po jednej prowincji co najwyżej teraz. No bo pillage... Nie wiem ile mi to da. War repsy, hajsy. No ta ma 39 profka. No zobaczę, z ciekawości zobaczę, co się stanie. Aha, koalicja. Ale nikogo ważnego. Kurde, przypakował ten wasal. Patrzcie, 21 golda. Korowanie jest za mniejszą liczbę prowincji. To chyba tam po prostu jest ten guzik i tyle to kosztuje. Prawie jeden punkt mamy. Prawie. No tak, tylko że bez Europy to ciężko nam się będzie reformować. No w tym roku to jest ile? 10. technologia? 11. już? A my mamy 7. Bez instytucji, bo chyba... właśnie, mogę wprowadzić instytucję? Chyba nie mogę. Bo muszę wziąć od Europejczyków, albo się reformować. Ciekawe, jak szybko bym wprowadził tu instytucję. Jakbym się reformował, tak z ciekawości. Bo bym zrobił z tego filmik. No tam pamiętam, że miał... No to pograne. No to pograne. GG, well played. Było. Nie zobaczymy Austrii. Nie ma. Ludzkość wyginęła. Koniec. Zobaczmy to. No, na szczęście zrobiłem kopię save'a. I patrzę, że te pliki są dobrych rozmiarów. Ale te tu też są dobrych rozmiarów. To jest jakiś inny bug w takim razie. No, mamy sprzed 20 lat kopię save'a, więc ewentualnie mogę ten przywrócić, jeżeli się coś zjebało bardzo, bardzo. No, w najgorszym razie zaraz zrobię Rage Alt F4 i nara.